Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie lubelskim, na Roztoczu. To właśnie to miejsce na ziemi wybrała do życia jedyna rodzina Amiszów w Polsce – Anita i Jakub Martinowie. Przyjechali do kraju nad Wisłą blisko 30 lat temu. Ich plany osadnictwa zakładały sprowadzenie do Polski przynajmniej kilku rodzin i zorganizowanie większej społeczności. Nie udało się. Zostali, a ich rodzina powiększyła się o 7 dzieci. Wszyscy wspólnie prowadzą gospodarstwo i starają się być samowystarczalni. Skąd pomysł, że zamieszkacie Państwo akurat w województwie lubelskim? My przyjechaliśmy do Lubelszczyzny, bo my szukaliśmy ziemi, która jest trochę taniej, bo pod Warszawą, gdzie mieszkaliśmy, było bardzo drogie na rolnictwo. Więc my po prostu przyjechaliśmy, bo tu było trochę taniej niż tam. No i miejsce bardzo urokliwe, trzeba przyznać. Teraz tak. Jak przyjechaliśmy, nie było aż tak dokładnie, ale teraz jest fajnie. I trzeba było się napracować, żeby wyglądało tak, jak jest. Oj, było sporo pracy przy tym. I tutaj Państwo na dobre się osiedliliście, macie swój dom, pojawiły się dzieci. My przyjechaliśmy do Polski i od razu po ślubu, ale dzieci wszyscy urodzili pod Warszawę, więc tutaj już jest... Przyprowadziliśmy jako rodzina. A staracie się Państwo być samowystarczalni, żeby jak najmniej kupować w sklepach, a mieć swoje własne produkty? Dążymy do tego, żeby być jak najbardziej samowystarczalni. Chodzi nam, nasze filozofie jest to, żeby produkować co potrzebujemy i używać to, co możemy produkować. Sprzedaż nadwyżka i kupowanie tych rzeczy, które nie możemy produkować. Jak tutaj jestem u Państwa, to czuć, że tutaj jakoś inaczej biegnie czas, jakby się trochę zatrzymywał. No może i zatrzymywał trochę czasu, nie wiem, jak czas kręci, czas dalej pójdzie, ale po co my ganiamy? I tak my będziemy umierać. Życie toczy jakieś 70-80 lat, jeśli wszystko dobrze pójdzie i tak umieramy. Lepiej żyć pełnym życiem, ale krótko niż długo i pusto. Po co my biegniemy i dokąd dążymy? Pan Jakub sam zbudował dom, stodołę i warsztat stolarski. Jest pan rolnikiem? Tak. Korzysta pan z unijnych dopłat? Korzystam. A co tu pan jest, tutaj ma? To jest on bydło. To jest on opasły bardziej. Krowy są na pastwisko. Bydło opasowe? Tak. Jak widać, zarejestrowane wszystko, bo trzeba, nie ma innego wyjścia. A po co im wszystkie te informacje, ja nie wiem. A poza hodowlą opasów, co jeszcze, czym się Państwo zajmujecie? No, mamy 13 hektarów, więc mamy zboże, wszystko i różne takie rzeczy. Tutaj są króliki. Amisze są specyficzną wspólnotą. Kierują się zbiorem praw i zasad zebranych w Ordnung. Wyróżnia się Amiszów ortodoksyjnych oraz tych bardziej liberalnych. Rodzina Martinów zdecydowanie nie należy do grupy konserwatywnej. Są takie rzeczy jak prąd, jak telefon, które w tym czasie, jak żyjemy, myślą, że byliśmy trochę głupi, żeby powiedzieć nie. Bo żeby jechać na drogę z koniem, z bryczkiem, byłby niebezpieczny dzisiaj. I więc... Musisz jechać samochodem. I jeśli chcesz rozmawiać z kimś dalej, będziesz siąść do samochodu i jechać, czy będziesz telefon używać i tanie to rozwiązać. Państwa dzieci chodzą do szkoły? Nie, nasze dzieci nie pójdą do szkoły, uczymy ich w domu. Nauka w domu. No. Lepiej powiedzieć, uczyliśmy ich w domu, bo najmłodszy skończył 8 klasy teraz, więc... Już nie ma szkoły. Już nie ma szkoły? Już nie ma szkoły. Nasze dzieci mają obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, więc nie podlegają do przepisów Polski. I Ameryki mówi, że nie muszą pójść więcej niż 8 klasy, więc... Nie pójdą? Nie będą się dalej kształcić? Ja myślę, że żaden z nich nie pójdzie dalej. My daliśmy im te opcje, powiedzieliśmy, słuchaj, pomagamy wam, po prostu
załatwiamy książki, to żeby możecie chociaż matury zdać. Oni mówią, po co? I tak jak jest, ja mam tych dwóch najstarszych, którzy zawsze mają pracę. A jak tutaj sąsiedzi zareagowali, jak dowiedzieli się, że Amisze wprowadzają się jako sąsiedzi? Jak wasze kontakty? Nasze kontakty z sąsiadami są bardzo dobre. A nie wiem, czy oni były tak zachwycone, czy tak ruszane z tym pomysłem, że jesteśmy Amish, że tyle jak ludzi przyjechali z Warszawy. Bo to jest pierwsza rzecz, którą widzą, że my mamy rejestrację z Warszawy, więc od razu jesteśmy inni, bo jesteśmy z Warszawy. Ale jak poznaliśmy, mamy dobre sąsiedzi. A jak się państwo tutaj żyje? Bo jest tutaj bardzo cicho, spokojnie. Jest cicho i spokojnie. Jest całkowicie inne życie niż w mieście. Ja bym nie dał rady w mieście. Czas w gospodarstwie Martinów płynie zupełnie innym rytmem. Rytmem, który wyznacza natura, a ta, jak mówią Amisze, odwdzięcza się nam za współistnienie.